Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Alfa i Beta. Mamy dzisiaj niedzielę, 6:20. Czekamy na gościa, z którym dzisiaj będę kopał, na jego pozwolenia. No i co? Czekamy i przywitamy się z gościem. Znajdujemy się na miejscu docelowym, jak widać. To pokażę wam gościa specjalnego. Siemanko. Poznajecie pana? Pan Grosik. Pan Grosik. No to co? Działamy. Lecimy. Łapki, subiki dla tego pana bez czapeczki i do pierwszego. Pierwszy fancik, zaczynamy grę. A pierwszym facikiem jest pierścień wiodący. Drugi fancik, zobaczcie. Otóż taka klamerka, czy tam koninka. Mamy usencję. A tym razem czubek trafił na czubko. Jak widać, tam jest Paweł Grosik, mgle. Trafił przed chwilą guzik czarski, dwugłowy, orzeł. No i lecimy, pomału coś się zbiera. Mamy sygnał, mamy fancik, zobaczcie. Wyskoczyła nam łódeczka. Mamy chyba pierwszą okrągłość. Zaraz zobaczymy, co tu jest. Chyba baratyniem. No i co, wygrałem tą okrągłością konkurs na pierwszą monetkę z Grosikiem. Jamka prawy do łokcia, a tu taki fancik lotka wyszła. Od moździerza chyba. Wytarłem trochę rękawicą, widać dupkę. No tym razem kolejny czubeczek. Mamy drugą okrągłość chyba u mnie, zobaczcie. Tą okrągłością. Jest lubelska poratynka i na wyjeździe. Czyli jedna, druga kopiejki. Mam chyba fancika, tylko nie wiem, czy to krągłość, czy nie. Chyba metalik. Ale taki zdecelowany, że to nie ma co przejść, widać. Zobaczcie, dewo. Ale stanie anogal. Stanie takim, że aż się zająkałem. Nic, lecimy dalej. Tym razem kolejna łuseczka. Chodzi tego ogrom. Kawałki różne. Jak widać. Razem kolejna. Ale zobaczcie, jaka fajna patynka. Mamy chyba krągłość,
Oczywiście, że tak. Współczesne 10 groszy. Zawsze krągłość. Nastąpiła zmiana miejscowy. Mamy taki poplonik tutaj. No i co? Będziemy teraz tutaj hasać. Do pierwszego stąd. A tymczasem znów koninka jakaś. Czasem coś takiego wskoczyło. Zobaczcie, data jest 1870. Nie wiem. Co od czego do czego. Mamy fancik kolejny. Zobaczcie, jaki mały guziczek. Zaraz go obczyścimy. Zobaczymy. Po delikatnym czyszczeniu wyłonił nam się orzełek. Carski, zobaczcie. Carski rosyjski z łóżkiem. Ale mini jeszcze takiego nie widziałem. Mam kolejnego fancika, zobacz. Chyba. Guziolek, zaraz go przeczyszczę i dogram. Po oczyszczeniu prezentuje się tak. Zobaczcie. Nie wiem, zbytnio nie widzę. Później opiszę, bo jest trochę, jak widzicie, nie wiem. Mamy jakieś kółeczko, czyżby moniaczek w końcu? Druga RP, już widzę. Druga RP, 2 grosze. Rocznik 1925. Trafiłem guzik. Nagrywamy go z Bartkiem z 2 kamer. Zobaczymy, co to będzie za guziczek. Ciekawie się zapowiada. Prusak. Prusak. Kurczę, myślałem, że coś fajniejszego. Ojej, łóżko jest. Tyle dobrze. Jest. Dosyć ładny. A tymczasem taki bagnecik wleciał. Wyskoczyło jakieś kółko, a tym kółeczkiem będzie pewnie boratyneczka. Boratinum przedmiennicze. Zobaczcie, niby mała blaszka wyszła, a tak jest zdobionko. Z drugiej strony, tak.
mamy krągłość. No tą krągłością, co to będzie? Jedna kopiejka. No i co? Jedna kopiejka, mogę wracać do domu. A z datką jaką? 1910 Popularec. A tym razem gaciowiec, czterodziurkowiec. Dawno nie było. To już jest. A tym razem, o dziwo, pierwsza kuleczka owiana. Mamy fancik? Nie wiem, coś takiego wyszło. Trafiłem monetkę. Ale to co to będzie? Boratyna pewnie. To stan, widzicie. Już się ściemniło, chyba będzie sygnał ostatni. Lub nie wiem. Przyszła pora na podsumowanie dzisiejszego wypadu. Znaczy dzisiejszego. No, grał na drugi dzień. No ale zacznijmy od tych złomków. Zobaczcie, ile drobnicy nam powychodziło. Znaczy mi tylko. Takie, nie takie. Dziabaki. Kanciory. Gruciksy. Jakieś kółeczka. Dupki od baterii. Kolmosy. Gruciki. Pazłotka. Dzinksy jakieś. Dobra, tam lecimy dalej. Tutaj zobaczcie, ile łuseczek mi wyszło. Tutaj kolczoków, pierścień wiodący. Tutaj takie większe złomki moje. Jak widzicie, koninki, dwie klamerki. No i co, do tych lepszych fanciorów przechodzimy, to tak. Łódka. Kulka owiana, tutaj nie wiem, czy to jakiś pocisk, czy kula dostała. Zobaczcie, jaka splaszczona. Alow. Tak, tutaj nie wiem, ten dziabążek. Jest tutaj jakaś data. 1870. Nie wiem, co to było. To coś. Kawałek zdobionego. Też nie mam pojęcia, co to jest. Guziczki, gaciowce. To chyba współczesne od gaci. Tutaj taki wyskoczył. Był jeszcze carski, rosyjski, mały z orzełkiem, ale oddałem grosikowi. Tutaj coś na gaciowcu widnieje, ale nie wiem. Tak, bozia mi wyskoczyła, stan agonalny. Wrak z kaplerzyka. 10 groszy współczesne, druga RP2 grosze międzywojnie, lubelska boratynka, jedna, druga kopiejki, jedna kopiejka, 1910 chyba, podejrzewam, boratynka koronna, boratynka i tutaj chyba casik, grubasek mały, ale stan agonalny. No i co, tyle byłoby na tyle z tego wypadu, miłe spotkanie. W końcu z grosikiem się spotkałem, poznaliśmy się i w ogóle. No i co? Pozdrawiam serdecznie, daście dół i do następnego.